No, w sumie brzmi trochę, znaczy, może nie brzmi jak ten, jak Nestor z Artisans, bo, no, sorry bardzo, to jest polska wersja, więc, no, w tym wypadku, no nie brzmi, bo ma tutaj, kto inny podkłada mu głos. O, to jest w ogóle też ciekawa rzecz. Widzicie, mamy tutaj zwykłe skrzynki, które możemy sobie szarżą zniszczyć. Ale tutaj mamy tajemniczą taką skrzynkę, która jest o... W sensie góra tej skrzynki jest pokryta kryształem. I kiedy zaatakujemy, w sensie kiedy, wiecie, zaczniemy robić coś takiego, czyli atakować ogniem, to wylatuje z niej klejnot. Więc żeby zniszczyć tą skrzynkę i zdobyć ten klejnot, musisz zrobić coś takiego. Kółko i X. I ona nagle, że tak powiem, się niszczy i my zdobywamy klejnot. Taki, wiecie, mini poradnik dla osób, które mogą nie wiedzieć, jak zdobyć klejnot z tej skrzynki. Dobra, tutaj mamy teren oczyszczony, więc ruszajmy dalej do przodu. A właśnie co do tego poziomu, ten poziom akurat sprawiał mi problem, ponieważ tutaj jest dużo skoków i... No właśnie, wody. A jako, że Spyro nie potrafi pływać, no to... Sami możemy sobie dopowiedzieć, jak to się mniej więcej może skończyć dla takiego przeciętnego Kowalskiego, który ze Spyro nie miał nic, że tak powiem, wspólnego. Delwin! Dzięki, Spyro. Niemiłosiernie spędział mnie czubek skrzydła. Wiesz już, że aby szybować jak najdalej, trzeba wcisnąć skok, gdy jest się w najwyższym punkcie skoku? Devlin, przepraszam, bo miał Devlin na imię. Tak jest, to ja tutaj przekręciłem jego imię. Swą drogą, Devlin, kurde, dorabia sobie jako cukiernik. Ciekaw jestem, jakie ciasta robi w świecie Spyro. I z czego robi te ciasta, bo... Bierzmy pod uwagę to, że przeciwnikami Spyro są gnorkowie, ponieważ... W ogóle to jest dosyć ciekawe, ponieważ... Spyro 1 ma coś takiego, że przeciwnicy w... W sensie, przeciwnicy Spyro noszą imię tak jakby bossa. No bo po części to jest noszenie imienia bossa, no bo kurde, gnorkowie, no to od gnasnego gnorka, bo gnieznośnego gnorka, jak mówi tutaj Cenega. W dwójce chyba to byli Riptoki, bo oni też nosili imię po antagoniście. A w trójce, jako że w trójce antagonistą jest kobieta, czyli czarodziejka, to tam są Rajnoki i Universal bardzo mocno się podniecało nazwą Rajnoki, bo w każdej następnej części Spyro, kurde, usłyszeliśmy Rajnoków, kurde. No dobra, czas uratować Alvara. Spyro, nie widziałeś tu gdzieś gościa ubranego na niebiesko? To złodziej! Łotr, który ukradł smocze jajo! Musisz go odszukać i odzyskać jajo! Leć migiem! Zaczynam opadać sił! Nie żeby coś, mój drogi kolego, ale się trochę przejęzyczyłeś, ponieważ on nie ukradł jajo, tylko jaja! Tak chcę ci przypomnieć w roli ścisłości, żebyś nie zapomniał o tym i nie wykluczył tego faktu, że on ukradł jaja, a nie jedno jajo. To nie jest liczba mnoga. Znaczy, to nie jest liczba pojedyncza, tylko liczba mnoga. Cholero jedna. Dobra, idźmy dalej zatem. Ponieważ tam mamy, jak sam zresztą on podkreślił, bo musiał nam zespoilerować, konfrontację z złodziejem. Kurde, i coś nie mogę się dostać tutaj. Spróbujmy na spokojnie. Kurde, myślałem przez chwilę, że tutaj mam jakieś ścinki, ale wszystko chyba idzie zgodnie z planem. Dobra, udało się. I zaatakujmy tego pierdzielnika jednego. Chodź tutaj. On na dole jest, kurde. Frajer. Teraz do góry trzeba się dostać. Co za mongo jeden. Dobra, jesteśmy u góry. Teraz zbierzmy sobie nasze klejnociki, które tutaj pominąłem. No ale tak jak mówię, za młodego ten poziom sprawiał mi już problem, no bo to przedostawanie się z góry na dół plus trochę niestabilne sterowanie, znaczy no może stabilne, ale po prostu strasznie takie czołgowe, bo ja uważam, mogę się mylić, ale
W moim odczuciu, jak ja sobie grałem w Spyro 1 oryginalnego, podkreślam, Spyro miał strasznie czołgowe sterowanie, coś jak Crash w Crashu 1. Ja rozumiem, że pierwsza gra, że to jest pierwsza gra z serii i tak dalej, no ale to już jest trochę przesada, moim zdaniem. A, i tu jest kolejny typ skrzynki, czyli po prostu musimy ją trzy razy, że tak powiem, ogniem zaatakować i wtedy ona się zniszczy. Proszę bardzo. I mamy tutaj wszystkie klejnoty zdobyte, więc czas uratować Thora. Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. Swój postęp możesz sprawdzić, zaglądając do przewodnika w menu pauzy. Dziękuję, kapitanie Obvious, za takie oto poradniki. Widzę, że mam postęp w grze 11% już. Tak więc to jest jakiś tutaj, że tak powiem, no, progres. Dobra, wyjdźmy sobie stąd. Nie ma tu nic do zbierania i do stracenia. I powróciliśmy do naszego domu, ponieważ szczerze powiedziawszy, te światy, te hub worldy są określone jako dom, więc jesteśmy w domu. Co z tego, że w japońskiej wersji określane są jako ogród? Ale okej, powiedzmy, że to jakiś ogród jest. No i co? Myślę, że zanim zabierzemy się za bossa, przejdziemy sobie poziom, który jest takim... Znaczy, no to jest piąty poziom, ale generalnie on często jest tak jakby, nie wiem, nazywany jako taki dodatkowy poziom. Otóż pewnie się zastanawiacie, ale Pomidor, gdzie jest ten piąty poziom? O czym ty w ogóle gadasz? Przecież zwiedziłeś już całą krainę. Nie do końca. Skok. 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 Wiedzieliście o tym? W ogóle w demie tego poziomu nie ma, bo nawet jak będziecie skakać, to się otworzy wam brama, ale tu będzie zablokowane. Z tego, co dobrze pamiętam. Więc czas na Sunny Flight, albo w polskiej wersji językowej Słoneczny Szlak. Lecimy tutaj. I ten poziom ma dwie ciekawostki. Ta lokacja znana jest ze swoich, że tak powiem, pociągów, jak to mówi Wikipedia. Ponieważ tak, tutaj są pociągi, które trzeba niszczyć, a raczej beczki na tych pociągach. I jest to pierwszy poziom z przedrostkiem Sunny. Dwa inne poziomy to jest Sunny Beach oraz Sunny Villa, z czego Sunny Villa to był chyba poziom w Spyro 2, o ile dobrze pamiętam. No i lecimy sobie. Lecimy na Szczecin. Ale ja se zabiorę się za tą sekcję, ponieważ tutaj są skrzynki i one ci dają plus 3 sekundy do zarąbistości, rzecz jasna. Myk. Myk. I jeszcze kurde jakaś skrzynka pominięta. Tam jest skrzynka, dobra, atakujemy ją, myk, myk. Tutaj beczunie. Wiadomo, no plus 3, no to kurde musi być, nie? Dobra, beczki mamy ogarnięte, teraz będzie jeszcze jedna rzecz, w sensie dwie rzeczy, bo będziemy mieli tutaj bramki oraz samolociki. Za co się zabrać? Tu mamy plus 3 też. Ej, tu wszystko nam daje plus 3? O kurde. No to ciekawe. To atakujemy samoloty. Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, buty gadżeta! W wypadku skrzydła Spyro. Dobra, tutaj są frajerzy, jeden i drugi. Okej, okay. I teraz znowu plus 3. Szukamy kolejnych bramek. Tu są. Mam nadzieję, że zdążę, bo trochę będzie przypał, jak nie zdążę. To będę wtedy wewnętrznie płakał. Wtedy wszyscy w Polsce usłyszą mój płacz. Na całym świecie usłyszą ten piękny płacz. Niczym jęk behemota. I się udało! Patrzcie kurde, ale mam dobry czas.
0 sekund. Nowy rekord. 2 minuty i 2 sekundy i 0 setnych. Gratulacje. Możemy spróbować ponownie albo wyjść, ale my oczywiście, że sobie wyjdziemy, co nie? I mamy plus 300 klejnotów do zarąbistości. A ja teraz zrobię małe ZW i zobaczę, kto do mnie dzwonił, bo ktoś tam słyszałem, że się dobijał do mnie. Okej, jestem z powrotem i mamy ukończone tak naprawdę wszystko. No, mamy praktycznie cały świat zrobiony na 100%. No już teraz tylko walka z bossem, ale uwierzcie mi, w tej grze to jest formalność. I patrzcie, Spark zmienił swój kolor, ponieważ, że tak powiem, zahaczyłem o wodę. Ale my to zaraz sobie ogarniemy, my tu zaraz, kurde, wyleczymy Sparksa. No może nie atakując gnorków, no ale mamy tu owce. Dawaj mi łowce. I dobra, poziomy główne, czyli 5 głównych poziomów mamy zaliczonych. Więc nadszedł czas na walkę z twierdza Dyniki? Okej, Toasty ma tłumaczenie na twierdza Dyniki. Okej, to lećmy tam. Tutaj widać, że kurde, kolor prawie jakbyśmy, nie wiem, do jakiejś lawy mieli się zbliżać. Ale tak, ciekawostki są takie, że ten poziom jest jedynym z tych, do którego możemy dostać się za pomocą portalu znajdującego się w głowie smoka. Pozostałe to Twilight Harbor, Gnasty Gnork oraz Gnasty's Load. No i jest to jeden z tych najbardziej znanych bossów, jak to mówi druga ciekawostka. Muzyka w oryginale, jak i w remasterze jest bardzo w porządku. I szczerze powiedziawszy, ja uważam, że bossowie tutaj to nie są bossowie i to pewnie jestem, nie jestem jedną z tych pierwszych osób, co tak uważa, no bo na dobrą sprawę ci bossowie to prędzej przeciwnicy są, a nie bossowie, kurde. A jeżeli chodzi o moje wspomnienia z pierwszym bossem, to szczerze nie pamiętam, ale wiem, że on raczej mi nie sprawiał żadnych problemów. Bo on jest tak banalnie prosty, jak właśnie ci przeciwnicy, których teraz atakuję. I swoją drogą te psy... No szkoda mi tych psów, szczerze powiedziawszy. Pójdźmy sobie tutaj, na razie. Bo tutaj będziemy mieli sekcję z psami i z dogami, kurde! I z tym pasterzem, który chce mnie przestraszyć swoją laską, hehe. Dobra. Idźmy tutaj sobie. Weź sobie tą laskę, nie wiadomo gdzie schowaj. W sensie, no wiadomo gdzie, ale gdzieś głęboko. Nevin! Gnieznośny Gnork powierzył kontrolę nad naszą krainą swemu najokrutniejszemu sługusowi. Dawać go! Pewnie wrzucę go na ruszt. Uważaj, Spyro. Dyńka ma w zanadrzu sporo sztuczek. Ale ja się go boję dosłownie. Takie sztuczki, no błagam. To można powiedzieć o, nie wiem, o Ripto w dwójce, ale o tym czymś, no błagam was. To jest właśnie nasz przeciwnik, ten koleś, który na dobrą sprawę jest tylko formalnością z jednego względu. Zginąłem. Ej, to jest moja pierwsza śmierć. A tu zaraz przecież godzina nagrania będzie. LOL? Dopiero po godzinie mam pierwszą śmierć. To jest bardzo ładny progres, moi drodzy. Naprawdę, oficjalnie to jest bardzo ładny progres. Chociaż mógłbym w ogóle nie mieć śmierci i to by było jeszcze lepsze, no ale... Czasami nie ma takiej możliwości, niestety. No i powiedzcie mi, naprawdę takiego czegoś się bać? Serio. Ej, on został chyba... Nie. On tu jest, ja myślałem, że przypadkowo go spaliłem, abym się śmiał, gdybym tak przypadkowo go zabił. Oj, ta w ogóle cutscenka jest fajna w sumie, że się pojawia ten, takie obniżenie bramy. Ej! Gdzie zgubiłem klejnot? Gdzie ja zgubiłem? Tutaj? Tam? Tam go zgubiłem? Serio, Sparks? No co ty nie powiesz? Zobaczmy gdzie dokładnie, kolego. A jeżeli mnie wprowadzisz w błąd, to kurde wyrwę twoje skrzydełka. Aha, tutaj go zostawiłem, okej. Dobra, masz rację, Sparks, to było głupie. Opuśćmy ten poziom.
bo Toast już został dosyć bardzo skompromitowany. Patrzcie, jak ja sobie tutaj poszarżuję. Ło, ho, 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 ho. Umiecie tak? Umiecie tak? W Polsce potraficie tak? Nie. No to, skoro nie potraficie, to cicho być. I w taki oto sposób ukończyliśmy pierwszy świat w 100%. Aż muszę nawet wam to pokazać po raz kolejny. Patrzcie, mamy 6 poziomów na 100% i 17% gry. I czas gry wynosi 44 minuty, ale okej, spoko. I w taki oto sposób ukończyliśmy cały pierwszy świat na 100%, więc możemy opuścić już tę krainę. Oczywiście do niej sobie wrócimy pod koniec let's playa, żeby powspominać, jak to się zaczynało od tej krainy. A teraz udajemy się do Marco Balonisty. Wow, widzę, że nie marnowałeś cennego czasu, Spyro. Teraz, jeśli chcesz, ruszaj do krainy strażników pokoju. Gotowy do podróży? Oczywiście, że jestem gotowy. Swoją drogą mam ten Marco Balonista ma bardzo fajnego aktora głosowego w wersji polskiej. I podróż do świata strażników pokoju. Czas zacząć. Więc ciekawostki odnośnie tego drugiego świata są następujące. Otóż, biorąc pod uwagę, że jest to kraina o nazwie Peacekeepers w oryginale, to rozstawienie po całej lokacji armat jest ironiczne. Nie wiem w ogóle, o co z tym chodzi, nie wiem, co autor miał ponownie na myśli, ale okej. Peacekeepers oznacza obrońcy pokoju. No nie do końca, ponieważ jest to świat strażników pokoju, ale okej. Muzyka z tego poziomu jest jedną z najbardziej znanych w tej grze. I to są wszystkie ciekawostki o Peacekeepers, aka strażników pokoju, aka tam, nie wiem, wersji japońskiej inna nazwa. No i dobra. Rozpoczynamy nasz drugi świat, gdzie tym razem mamy gnorków uzbrojonych, ponieważ gnorki ze smokami toczą odwieczną wojnę, jak sami zresztą widzicie. Tytan! Witaj wśród strażników pokoju. Zobacz, co zrobili ze skarbem, który nam ukradli. Proszę, odzyskaj go, Spyro. Znaleźć skarb robi się? To tak, wiecie, znaleźć skarb robi się. Nie, takie śmieszne w sumie. Dobra. To... kurde, atakujmy dalej. No mówię, może będzie też tak, że przejdziemy ten świat i na tym świecie sobie zakończymy przygodę, bo tak też może być. Z czego zrobię takie 3 sesje ze Spyro. To jest dosyć prawdopodobne, aczkolwiek fajnie byłoby przejść 3 światy w jednej sesji. Bo nie powiem, że nie byłby spory zapas. O nie, w tej części ocenzurowali te pokazanie zadków, bo nie wiem, czy wiecie, ale w oryginale ci gnorkowie pokazywali zadki, wypinali. Najgorzej, kurde, to jest w ogóle takie trochę do dupy. I to dosłownie do dupy. A tam mamy skrzynkę z życiem, proszę bardzo wziąć 15 życie, bo why not? I tutaj znowu mamy Marco Balonistę. Nie za wcześnie, kolego, na podróż? Chyba, że miałbym wracać z powrotem do pierwszego świata, ale wątpię, że wróciłbym tam, bo nie mam tam za bardzo co do roboty. Ponieważ wszystko zebrałem, co trzeba było. Ej, tutaj mamy możliwość zniszczenia skrzynki i my to zrobimy, bo tutaj mamy malutką skrzyneczkę. No może nie to chciałem zniszczyć. I fajne jest w sumie to, że nie muszę tutaj jakby, wiecie, jakoś szczególnie sterować tą armatą, żeby, nie wiem, przybliżać i oddalać, że po prostu kiedy będę blisko jednej skrzynki, to mimo co poleci do tej skrzynki, a nie do, nie wiem, czegoś, czego nie powinno polecieć. W sensie ta kula. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Pyk, pyk, pyk. A, i nie zignoruję tego, że mam to zniszczyć. Spokojnie. Biorę to na siebie i biorę to pod uwagę. W sumie, możemy zrobić teraz odwrotność, ponieważ poziomy lotnicze zostawiałem na sam koniec, żeby wam je zademonstrować. I może zrobimy sobie teraz, tak na rozluźnienie, żeby jakoś zacząć pierwszy świat. Znaczy drugi świat. Kurde, nie pierwszy, bo pierwszy już mamy za sobą. Co ty gadasz, pomidor? Więc na takie rozluźnienie, żeby się trochę wprawić w klimat, czas na nocny szlak, więc wlatujemy tu.
Night Flight inaczej w oryginale, albo w wersji japońskiej, tam się pewnie zaraz wyświetli nazwa. I ciekawostki są następujące. Tło w tym poziomie jest podobne do tła z Crystal Islands, ze Spyro 3 oraz w Ratchecie Deadlocked, czyli innej grze stworzonej przez Insomniac Games, bo mówimy cały czas o oryginalnym Spyro 1. Istnieje misja o nazwie Night Flight. I to by było na tyle. Dosyć szybko się wyrobiłem z tymi ciekawostkami, co? Jeśli chodzi o poziom lotniczy Night Flight, to moje wspomnienia szczerze nie pamiętam. Wiem, że za pierwszym razem zapomniałem, że coś takiego jak poziom lotniczy istnieje i praktycznie poszedłem sobie dalej,